proszę Państwa, ja cieszę się, że było takie widoczne zainteresowanie od razu tą moją książką, drugim tomem Żydzi przeciw Żydom i pierwszym, ale polecam też inne pozycje. Tam są między innymi Czerwone Dynastie, które na ogół idą bardzo dobrze, bo niestety rządzą nami te Czerwone Dynastie w stylu Michnika, syna członka KC, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i brata mordercy sądowego Stefana Michnika, czy typu Dawida Warszawskiego, Geberta z Gazety Wyborczej, syna jednego z najgroźniejszych agentów sowieckich w Stanach Zjednoczonych, czy pani Hitler, minister, komisarz córki Ubeka, wnuczki Ubeka i tak dalej. Jest książka dodająca otuchy w tych ciężkich chwilach, kiedy tak wiele z historii Polski jest przemilczane, kiedy historię polską nam się próbuje obrzydzić, co Polska da światu, do której ciągle dochodzą nowe zresztą rzeczy, między innymi tam pisam, że założycielem pierwszej politechniki nowoczesnej w Stanach Zjednoczonych był Polak, profesor Leopold Berg, profesorem pierwszej wyższej uczelni w Nowym Amsterdamie, później Nowym Jorku, był też Polak, Kurcjusz, założycielem Uniwersytetu w Libanie, z kolei zakonnik polski i tak, ale ostatnio dwa lata temu dowiedziałem się, o czym niestety w encyklopedii nie znalazłem, takie mam encyklopedię, jest tylko w internecie, ale w książce Polacy Francji, że to Polak Florian Trawiński uratował najsłynniejsze Muzeum Świata Louvre przed spaleniem w czasie komuny, która pod koniec działania była ogromnie barbarzyńska. On był komisarzem, kiedy rozstawiono bańki z benzyną dla podpalenia sal Louvre, on ze swoimi pracownikami, ryzykując życie, wylał tą benzynę i zamiast niej nalał wodę. Także jest tam wiele też barwnych fragmentów. No i jest moja książka, dwa tomy, pytano o trzeci, nie nadążam, ale też środki finansowe, żeby Polska, barwna historia Polski, możliwie jak najbarwniejsza. Młodzieży. Jednak na chwilę, choć mamy inny temat, muszę wspomnieć tutaj na tej sali jeszcze dzień po rocznicy powstania styczniowego, ze względu chociażby na to, że tak skandalicznie zrobiono wszystko, aby zablokować obchodzenie tego roku jako roku powstania styczniowego, tłumacząc się, że już są trzy osoby, którym poświęcono ten rok. Pierwsza to Tuwim, akurat patron tej ulicy, tylko przypomnę, że niestety poza tym, że był bardzo wybitnym poetą, równocześnie był bardzo znaczącym kolaborantem w czasach stalinowskich, za co dostawał nagrody. Drugi to profesor Czochralski, który akurat był po wojnie oskarżany o współpracę z Niemcami. No i jeszcze, nie pamiętam, kto trzeci. Fakt jest, że nieuczczenie osobnym rokiem tak ważnej rocznicy jest ogromnym skandalem i pokazuje podejście do historii obecnych elit rządzących, czerwonych i różowych dynastii. I tu fakt, że zabrakło miejsca akurat dla powstania styczniowego, najważniejszego, najwytrwalszego z powstań, to znaczy trochę się władze zaczęły sumitować, widać już i pan Komorowski wystąpił, inni, kiedy zobaczyli, że PiS, Solidarna Polska, kluby Gazety Polskiej i inne robią społecznie bardzo wiele dla uczczenia powstania, pomimo braku zachęt odgórnych. Ja tylko dwie rzeczy jeszcze wspomnę w związku z powstaniem. Było to powstanie, czas przed powstaniem wspaniałej solidarności Polaków, którą można zazdrościć. Na przykład wszystkie przez ostatnie dwa lata przed powstaniem, w czasie wybuchu, wszystkie piękne Polki blokowały, całkowicie sabotowały wszelkie możliwe bale, nawet najbardziej takie huczne, typu u wielkiego księcia i tak dalej. No i doszło do niesamowitej sytuacji, którą przerażony był najbardziej generał żandarmerii
carskiej Trepow, znany zresztą z właściwego wiersza na Starym Mieście przy Wodotrysku, generał Trepow dostał popysku od studenta. On wpadł na pomysł, żeby coś zrobić w tej sytuacji, gdy Polki bojkotują. Bale kazał swoim stu żandarmom przebrać się w maski kobiece. Bardzo byli nieporadnie poruszali się w tych maskach, ale najgorsze dopiero przyszło. Wszedł Trepow na salę, a wszyscy żandarmi, tych stu żandarmów, jak jeden mąż, zasalutowało generałowi. No, była to kompromitacja, Trepow zaklął siarczyście i wyszedł. Jest druga rzecz, którą warto jeszcze szczególnie mocno w kontekście powstania wspomnieć, że miało ono wyjątkowo twardego, zdecydowanego dowódcę i Traugut zasługuje na dużo więcej uwagi niż dotąd, powinien, no jest kandydatem na ołtarze, ale ja tylko przypomnę, że był o wiele twardszy niż Kościuszko, już nie mówiąc o miękkich generałach z powstania listopadowego, punktatorach innych, no kazał po prostu od razu wieszać, niezależnie od tego, z jakiego pochodzenia, kto ze szlachty, czy nie, za zdradę, był bardzo twardy. A u nas, i to jest problem, którym wspomnę przy tej okazji, może w dyskusji wrócimy też do aktualnych rzeczy, że jest ogromne pobłażanie dla zdrajców. O tym piszę już w tym pierwszym tomie mojej książki Rzecz Polska. Ja mówię, że prekursorem, patronem polityki grubej kreski mazowieckiego był król Jan Kazimierz, który darował najgorszym zdrajcom, Bogusławowi Radziwiłłowi i Radziejowskiemu. No i potem tak to było. Miękki Kościuszko nie powiesił żadnego ze zdrajców, natomiast ukarał lud, który kilka osób, które powiesiły zdrajców z tłumu. I teraz były, jeszcze zatrzymał kilka tysięcy żołnierzy w Warszawie, żeby nigdy nie doszło już do takiego tumultu. Bardzo zabrakło mu tych 3000 żołnierzy pod Maciejowicami. No i ja dlatego, i w XIX wieku była bardzo popularna pieśń ludowa, zdrajców przybywa, bo lud zbyt poczciwy. Otóż szczerze mówiąc, ja mam dość poczciwości polskiego ludu, takiej właśnie tego pobłażania dla zdrajców, ale wracając do głównego tematu, czego to napisałem, mam też dość bezsilności, bezbronności Polaków wobec ich opluwania, zniekształcania naszej historii. No oczywiście ja już od wielu lat toczę boje z tymi, którzy tę historię zniekształcają, począwszy od Grossa po jego krajowych wspólników, ale ta książka jest szczególnie ważna z jednego względu, że chociaż już w poprzednich kilku książkach zaczepiałem o ten temat, zbrodnie policji żydowskiej Judenrabów, ale to było po kilkanaście stron, tylko może nie więcej, na moje usprawiedliwienie to powiem, że żaden z historyków nie odważył się nawet tej kilka stron poświęcić. Proszę zajrzeć choćby Jana Marka Fodakiewicza. 400 sztem stron o stosunkach polsko-żydowskich w II wojnie, wydana w 2000 roku, 200 stron o wojnie i ani zdania o zbrodniach policji żydowskiej. A była to ogromnie ważna sprawa. I teraz poświęciłem temu uwagę, temu tematu tabu, przemilczanemu. Opracowałem go. To i tak jest drugi tom, no jeszcze myślę o trzecim, o zbrodniach żydowskich, KAPO i tak dalej, ale opracowałem go w oparciu wyłącznie, jak zobaczycie Państwo, o świadectwa żydowskie. Chodzi o argumenty, żeby nikt nie próbował się tłumaczyć, a Polacy coś tam piszą, no to świadectwa żydowskie, do znanych profesorów typu Hirschfelda, rabina Huberbanda i tak dalej, Chaima Kaplana, dyrektora szkoły hebrajskiej, którzy piszą niezwykle ostro, brutalnie o zbrodniach policji żydowskiej, o której u nas milczało się przez wiele dziesięcioleci i niestety nic nie zrobił IPN. Pytam mego przyjaciela, profesora z IPN-u, dlaczego nie podjęliście tego tematu, już nie tam za Kieresa, ale nawet za Kurtykiem,
albo głównym odpowiedzialnym za sprawy polsko-żydowskiej w historii Żydów w II wojnie w IPN-ie jest Andrzej Żbikowski, był przez wiele lat Andrzej Żbikowski, mianowany przez Kieresa. Czołowy fałszerz historii w duchu niekorzystnym dla Polaków. Jeszcze go zacytuję. Ta książka, to znaczy ja apeluję do Państwa, żeby ja zrobiłem swoje, zresztą będąc schorowany, skończyłem jakoś te oba tomy w tym roku i wydam, ale chodzi mi o to, że Państwo zrobili swoje, żebyście korzystali z tych argumentów na każdym kroku, bo one są ogromnie przekonywujące. Wtedy, kiedy oskarża się Polaków, to trzeba to przypominać, bo tak się składa, że wśród Polaków była bardzo niewielka część Żydów z tych ponad 3 milionów Żydów. Ukrywała się wśród Polaków lub w lasach około 300 tysięcy, a około 2 miliony 800 tysięcy było zgromadzone w gettach i tam zależało przede wszystkim od Niemców, ale od policji żydowskiej, która ich kierowała bijąc, rabując do obozów zagłady i była bezlitosna. Tu są moje rozdziałki, że na przykład to tylko jest część, to jest czubek góry lodowej, ale na przykład jeśli policjanci żydowscy mieli normę odstawić 7 osób dziennie na trasę do obozu zagłady, na szlak plac i tak dalej, no to jak zabrakło im kogoś, no to brali własne rodziny, żony, rodziców. I tak długo żyliście. No są to rzeczy straszliwe. I to mówię, to są świadectwa żydowskie. Ja mam dość tej bezsilności Polaków wobec wyssanych z palca zarzutów, tak jak kiedy Paweł Śpiewak, socjolog, a nie historyk, nie ma zielonego pojęcia o historii, ale sobie pisze, że Polacy zamordowali 100 tysięcy Żydów. Lewak, profesor ze Stanów, Timothy Schneider, pisze, że 120 tysięcy. Wydaje się książkę z pomarciem MSZ-u, który dopłaca Inferno of Choice, po angielsku szkalującą Polaków, kiedy prezydent Komorowski powiedział rzecz niegodną półtora roku temu w lipcu, że Polacy bywali nie tylko ofiarami, ale sprawcami. Jak można tak ogólnie na temat narodów, to było z okazji rocznicy jedwabnego. A przypomnę, że właśnie ostatnio pojawiły się artykuły, i to nawet we Wprost, które kiedyś brał udział w nagonce na Polaków, ale też w najwyższym czasie, krytykujące brak ekshumacji w Jedwabnem, że była to parodia ekshumacji. I tu cytuje się kogo? Przewodniczącego Komisji Archeologicznej, tam profesora Kole, który użył tego zwrotu. Notabene kilkudziesięciu naukowców ze Stanów protestowało przeciwko temu. No, były naciski rabinów, czy trzeba ulegać naciskom rabinów, wtedy, kiedy w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu dokonuje się ekshumacji do końca, a nie połowicznej, jak powiedział profesor Burjankowski, że nie ma połowicznej ekshumacji, lekarz medycyny nagrodzonym medalem Goldy Meir, nie ma połowicznej ekshumacji, tak jak nie ma połowicznej ciąży. I wystarczyło, żeby znaleziono jedną rękę, nogę przeszczeloną, dlatego tym głęboko nie kopano, i wtedy byłoby widoczne, że koło tej stodoły stali Niemcy. Nie ma oczywiście żadnych dowodów na te rzekome mordy polskie, ale mówię, natomiast są, i to bardzo liczne dowody, z których bardzo wielka część nie jest tłumaczona u nas. Ja powołam się, że do tej książki, ta książka to była herkulesowa praca, to była praca dla zakładu, dla instytutu, tym bardziej, że wielojęzyczna, bo wykorzystałem ponad 700 książek, w tym ponad 400 po angielsku, tam było najwięcej, 60 po francusku, 30 po niemiecku, 30 po węgiersku, bo to jest mój też specjalny język, i już tam nieliczne rosyjskie, no trochę po polsku, ale przeważająca część dowodów, które tu przytaczam, ja może, kto nie kupi, zaraz,
To proszę, książka jest tu, możecie Państwo obejrzeć. To jest, nie, to są materiały niedrukowane w Polsce, a straszliwie wymowne. No proszę Państwa, czy ktoś z Państwa tu słyszał o zbrodni, jak podniesie rękę, widać, o zbrodni policji żydowskiej w Oszmianie? Otóż wymordowali policjanci żydowscy do spółki z Litwinami. Ja tu podaję trzy świadectwa autorów żydowskich, Friedlander, jest ich o wiele więcej. Wymordowali ponad 400 Żydów, głównie starców i dzieci. I nic w Polsce się o tym nie pisze. Mówię, po angielsku, francusku, niemiecku można dotrzeć do dużo więcej tych materiałów. U nas się je pomija. Albo na przykład, ile zginęło ostatecznie w Jedwabnym? Mówi się o 250 do 300 osób. A tutaj... 1600. Przepraszam, czy dobrze mnie słychać? Czy... proszę bardzo, już na 9 stronie podaję drugiego tomu. Cytuję angielski oryginał. Historię za Jose Rosenblum. Historię żydowskiego kapu Ludiego, który sam jeden zamordował kilka tysięcy Żydów. Porównajmy to z Jedwabnym. Dlaczego o tym się u nas nie pisze? Czy inna makabryczna historia, również świadka Holokaustu Jacka Kuperberga o żydowskim kapo Gewircu, który zabił około 1000 Żydów. Powołuje się specjalnie na świadków Holokaustu, bo pan Gross pisał, że tylko świadectwa żydowskie są naprawdę ważne, a nie jakieś tam polskie, rosyjskie, czy no to ma. Albo kilka świadectw, to już będzie w trzeciej części, ale tu zapowiadam, o młodocianym sadyście Bubim, homoseksualiście, który, aby przypodobać się swemu kochankowi, czołowemu SS-manowi w obozie w Majdanku, własnoręcznie powiesił swego ojca i matkę. Niemiec był bardzo zadowolony. Pochwalił to, że i po tego swego kochanka, i mówi, że jest psychische Deutsch, psychicznie Niemcem. Bo tak się zachowuje. To była inauguracja, tak, pasowanie na rycerza, to podniesienie oceny. Są rzeczy tam niesamowicie okrutne. I teraz w marcu wydałem ten pierwszy tom Żydzi przeciw Żydom. I zastanawiające jest milczenie nad tą książką. To znaczy, owszem, było w paru naszych pismach, typu Gazeta Warszawska, Tygodnik Katolicki, Niedziela, ale z tamtej strony dziwnie mnie nie atakują od marca. A to jest dużo ostrzejsza ta książka. To brutalna, niesamowicie szokująca wymowa. Przecież w 2006 roku, gdy była książka Strach, ja jeździłem po kraju 60 kilka spotkań, to byłem chyba z 50 razy atakowany przez wyborczą. Nawet była zabawna scena w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Było z 500 osób na sali, tam się rozpychał TVN, zresztą prowokacyjnie, ale a pani z wyborczej była tuż, tuż z mikrofonem, takie w pierwszym rzędzie. No i ja wtedy, ponieważ mnie ciągle atakowali, podziękowałem uroczyście przy tej pani Gazecie Wyborczej za ataki, że tak robią taką reklamę mojej książce i takie piękne zdjęcia, tak trzymać panie Michnik. Zdjęcia moje zniknęły. Także. Proszę. No, ale darmowa była wtedy. Teraz milczą. Chodzi o to, żeby nie dotarły te informacje. Ponad 65 lat przemilczano te sprawy, a one są najlepszym argumentem, że nie Polacy byli tymi, którzy wpłynęli szczególnie szkodliwie, niemal jako słudzy Hitlera, jak niektórzy, na los Żydów w Polsce, a właśnie rodzimi kolaboranci, zdrajcy, zresztą zobaczcie Państwo, bardzo często z inteligencji, bo bardzo wielka część na przykład policjantów żydowskich w Warszawie to byli mecenasi, adwokacie, lekarze szli wyłapywać rodaków do kaźni, do transportu. I mówię, był jeden wyjątek, to znaczy jedna osoba się odezwała, no wyjątek nie naj...
Ciekawszy, Kuba Wojewódzki zaatakował mnie w radio, oczywiście ignorant, jak i powiedział, jak mogę pisać, że policja żydowska przyspieszyła zagładę Żydów. Przyspieszyła bardzo mocno, bo gdyby nie wyłapywanie, oni wykrywali wszelkie kryjówki żydowskie, to dużo, setki tysięcy Żydów by dosłownie ocalało. Czasem wykrywali całe bunkry z paruset osobami. A tu proszę, przecież ja piszę już na 17 stronie tej drugiej książki, to wszystko jest udokumentowane. Cytuję świadectwo nieznane w Polsce z takiej książki Live with Honor, Żyw z honorem, wydawnictwo Josepha Kernisza w Jerozolimie w 1986 roku. Jeśli by nie było kolaboracji żydowskiej policji, nie byłoby tak szybkiej likwidacji żydowskiej Warszawy. Potem gdzie indziej dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w latach 1966-68 Artur Eisenbach pisał, kronikarze warszawskiego getta piszą w swoich dziennikach, iż bez pomocy policji żydowskiej organy SS i policji nie mogłyby tak szybko i bez większych przeszkód dokonać masowego wysiedlania Żydów do obozów, a następnie do obozów śmierci w Treblince. I tu dalsze tego typu świadectwa. Tu Państwo zobaczycie, nie ma czasu, a książka, nie chcę, przecież nie będę całej książki przedstawiał, tu same tytuły wystarczają. Tytuły, które dałem dla tekstów, są wyjęte z relacji. Chaim Akaplan, to żydowska policja była najokrutniejsza wobec skazanych. Inny autor, Abraham Lewin, rosyjskie pogromy nigdy nie powiodły się tak gruntownie i tak przytłaczająco, jak pogromy przeprowadzane przez policję żydowską, która notabene rabowała ogromnie starannie mieszkania. Dlaczego ogromna, było na 2000 policjantów, 2400 w Warszawie, z 12 tam się ocenia, 11 było uczciwych, którzy albo odeszli, nawet paru popełniło samobójstwo. Reszta służyła skwapliwie, bo była to okazja do zrabowania dorobku całego życia. Przekraczali normy potem, żeby pójść i wrócić do mieszkań, z których wywlekli przedtem ofiary na Unschlagplatz. Jeszcze taki, mniej więcej wszystkie tytuły są w takim samym stylu. Bernard Goldstein. Policja żydowska rzucała się na nas jak banda dzikich zwierząt. Inny, Bernard Goldstein, o policjantach żydowskich wyprowadzających własną rodzinę do zagłady. Jechiel Górny, o żydowskiej policji w Warszawie jako pomocnikach wielkiej hańby XX wieku. Michał Mosze-Choiński, o nagradzaniu, a tu chciałem się zapytać, to jest ciekawe, o nagradzaniu wielkimi bochenkami chleba członków Straży Ogniowej getta łódzkiego za udział w akcji wyłapywania dzieci do deportacji. Kto z Państwa słyszał, a także jak w getcie łódzkim policja nagradzała, to tylko Straż Ogniową, najpierw policję, Niemcy nagradzali policję żydowską za gorliwość w wyłapywaniu tysięcy dzieci bochnem chleba, kawałkiem kiełbasy i cukrem. Czy ktoś słyszał? To jest Łódź, proszę Państwa. Ale ile osób, proszę podnieść rękę? To są rzeczy przemilczane po prostu, bo atakuje się Polaków. Jeszcze inny. Tu teraz 101 strona. Oficjalny raport Zjednoczonych Organizacji Podziemnych Getta do rządu polskiego w Londynie, który pisze bandytyzm i gangsterstwo policji żydowskiej. Od 125 do 143 stronie znajdziecie Państwo z kilkanaście relacji Żydów stwierdzających, że policjanci żydowscy zachowywali się gorzej niż naziści. A to jest, mówię, tylko cząstka z tego wyboru. Mówię, ja miałem największy problem, to było wybrać z takiej ogromnej masy, że łatwiej było pisać 1000 stron niż te 200 czy coś. Teraz
Dalsza sprawa. Gwałcenie Żydówek przez policję żydowską. Ratowali życie, często zresztą nie ratowali, ale wykorzystywali okazję. Tak zachowywali się wobec własnych rodaków. A Sonder, komanda, to już będzie w trzecim tomie, złożone, czyli te, które pakowały do pieców na spalenie w komorach gazowych, co by złożone były wyłącznie z Żydów. No i jak te Sonderkommanda się zachowywały? Otóż taka scena. Hermann Langbein, Ludzie z Auschwitz, cytuje opowieść byłego żydowskiego członka Sonderkommando Jehudy Bakona. Jak pisał Langbein, Jehuda Bakon jako 14-latek należał do komanda transportowego, które w zimie także przechodziło do krematorium, skąd zabierano prochy do posypywania dróg. Członkowie Sonderkommando mówili temu jeszcze dziecku, że kobieta nieżyjąca od 3 minut jest jeszcze jak żywa i wyżywali się na zwłokę. Proszę Państwa, barbarzyństwo, jawne barbarzyństwo. A teraz, a co my mamy? Wydaje się książkę za granicą, wydawca notabene były pracownik bezpieki, Inferno of Choice, piekło wyborów, której większość tekstów jest ohydnie zniekształca prawdę o Polakach, że mordowali Żydów, że antysemici i tak dalej w czasie wojny. Ale nawet jest tam rozdział Frenzy of Schaber, taka namiętność szabrowania w Polaków. Tu Schaber i autor zaczyna od 1945 roku. Książka już pod tytułem ma czasy Holokaustu. Jaki Holokaust był 45 i tu latą 45. Jest to przykład i za polskie pieniądze byle tylko dodać coś jeszcze przeciw Polakom. Fakt jest, że był Schaber na ziemiach odzyskanych, bardzo mocno rozwinięty od lata 45, ale to nie miało nic wspólnego z Żydami. Natomiast gdzie się zaczął Schaber? Nie? Otóż w gettach. I szabrowała głównie policja żydowska. Abraham Lewin pisze w dzienniku 1942 roku o słowie szabrower, które stało się bardzo popularne. Czy to polskie słowo, proszę Państwa? Szabrować. Właśnie policja żydowska, to w trzecim tomie będzie dużo więcej, tutaj tylko parę wyjątków, szabrowała mieszkania Żydów. I teraz podaję ogromną część tych książek, które cytuję, to są książki przemilczane. A propos przemilczanych, to najpierw taki mały sprawdzian, który robię w różnych miejscach, a jest ważny do Państwa. Kto z Państwa czytał książkę Johna Sacka Oko za oko? Proszę podnieść rękę, czy ktoś tam jest. Nie widzę. Taki film również, Oko za oko. Tak, ale to jest o zbrodniach popełnionych przez żydowskiego ubeka Salomona Morela w obozie Świętochłowica, gdzie on razem z pomocą innych Żydów, ubeków i ubeczek wymordował w ciągu niecałego roku ponad 1680 niewinnych Polaków, Niemców i tak dalej. Proszę Państwa, to jest książka opisana przez znakomitego autora, żydowskiego dziennikarza, ogromnie uczciwego, 7 lat spędził badając dokumenty w Polsce, w Niemczech, Izraelu, oko za oko. I ogromnie demaskatorska. I przypomnę, że Morel potem uciekł do Izraela i dostał do końca życia jeszcze wielką emeryturę w Brodnie. A wymordowano w ciągu niecałego roku ponad 1680 niewinnych ludzi. A dlaczego o tym się nie mówi? Dlaczego ta książka jest przemilczana? Ile pamiętam, redaktorka nowych książek, pani Wójcik, poleciała za to, że tam umieszczono ciepłą, bardzo dobrą recenzję o tej książce, bo te rzeczy się przemilcza. A w Australii znalazłem wywiad w polskim, w zeszłym roku z Australii, polskim
tygodniku polskim w Australii z Johnem Sackiem, właśnie z tym autorem, który pisał, że Żydzi powinni przeprosić Polaków i oburzał się za to między innymi zbrodnie i oburzał się na żądanie usunięcia krzyża. Takich właśnie Żydów nie znamy, takich Żydów się przemilcza. Ja przypomnę z drugiej strony, gdybym miał niestety, o, coś tu, żebym ja, czy ja nie zrobiłem do tej książki ważnej. Przemilczani patrioci polscy, no coś nie mogę znaleźć, a to cieniutka książeczka, no nie, a jest, już się przeraziłem, już ostatni egzemplarz, Przemilczani obrońcy polscy, to właśnie o wspaniałych, szlachetnych przyjacielach Polski, polskich patriotach, takich jak Hemar, jak Leopold Tyrwan, zawsze antykomunista, który demaskował żydowskich ubeków, jak Askenazy. I to, no, mógłbym napisać dużo większą książkę, gdybym miał oczywiście fundusze. Teraz, co jest ciekawe, proszę Państwa, te parę książek wspomniałem, Chaim Kaplan, piszący, demaskujący zbrodnie policji żydowskiej Judenratów. Ogromnie, to są sceny okrutne, co tu macie Państwo po raz pierwszy po polsku. Jest tłumaczony na 6 języków obcych. Ma wydania po angielsku, parę wydań, po francusku, po niemiecku, po szwedzku 2 wydania, po japońsku, a po polsku nie. Przypadek? Drugi, Abraham Lewin. Ogromnie sympatyczny dla Polaków. Znów nie ma go po polsku, a jest tłumaczony na 4 języki. Inny autor, Goldstein. Co jest, kto decyduje, ja dałem tutaj, zwróćcie uwagę Państwo na taki podrozdziałek, pytania do luminarzy ruchu wydawniczego. Jeśli w Polsce, jeśli oni by myśleli po polsku i czuli po polsku, to by starali się tłumaczyć nie książki łobuzerskie szkalujące Polaków, tak jak na przykład Miła 18 Urisa, który twierdzi, że przez 1000 lat Polska była krajem pogromów Żydów. Tu przypomnę, że żydowski historyk Arnett Litwinow w monumentalnym dziele wydanym w Londynie w 1988 roku Antisemityzm Modern History napisał na 92 stronie, gdyby nie schronienie w Polsce w czasach średniowiecza i odrodzenia, Żydzi zniknęliby jako naród z mapy świata. Z kolei Isserles, kaznodzieja, rabin żydowski XVI wieku z Krakowa pisał, gdyby nie istniała, ten kraj nie istniał, Polska, los Żydów byłby nie do zniesienia. A u nas się tłumaczy, wydaje się, taką książkę szkalującą Polaków bezkarnie i tak dalej. Za to nie wydaje się książek, które są ogromnie ciepłe dla nas, sympatyczne. O, na przykład Abraham Lewin, ten, który pisał, że pogromy policji żydowskiej były okrutniejsze niż pogromy carskiej policji. Pisze, już momencik. Pisze, wielu Żydów 7 czerwca 42. Porównajcie to Państwo z tym, co Gross pisał. Wielu Żydów uważa, że wpływ wojny w wielkim stopniu zmienił stosunki między Polakami a Żydami, a większość Polaków została opanowana przez uczucia filosemickie. Ci, którzy głoszą, 42 rok, Merwiec, ci, którzy głoszą tę opinię, opierają swój punkt widzenia na znaczącej ilości zdarzeń, które ilustrują, jak od pierwszych miesięcy wojny Polacy pokazali i pokazują dalej swoje współczucie i uprzejmość dla Żydów pozbawionych środków do życia, a w szczególności dla żebrzących dzieci. Słyszałem wiele historii o Żydach, że dostawali gościnność, żywność od polskich chłopów, którzy nie żądali żadnej zapłaty za ich pomoc. Przyjrzyjcie się, co pisze Gross o polskich chłopach, złote żniwa. Ja widzę stosunki polsko-żydowskie w jasnym świetle.
Chaima Kaplan z kolei, który był dyrektorem gimnazjum i który początkowo, na początku swojej książki jest nastawiony 39 wyraźnie, niechętnie do Polaków. Po co ten Rommel i Starzyński bronią Warszawy? To jest, narażają ludność cywilną, w ogóle polski antysemityzm. A potem rok po roku zmienia niesamowicie stosunek do Polaków, a co jest coraz bardziej krytyczny wobec swego narodu. Otóż pisze, że myśleliśmy, że żydowska opaska stanie się dla miejscowej ludności źródłem kpin i pośpiewiska. Ale myliliśmy się. Oni pokazują, że współczują nam w naszym upokorzeniu. Siedzą milcząc w tramwajach, a w prywatnych rozmowach wyrażają nawet słowa pocieszenia i zachęty. W innym tekście, już 40 rok, Kaplan pisze: wspólne cierpienia zbliżyły serca, a barbarzyńskie prześladowanie Żydów wzbudziło uczucia sympatii ku nim. Milcząco, bez słów, dawni rywale czują, są braćmi w nieszczęściu. Ale co innego, za to pisze o Żydach, o policji żydowskiej, Junerata, o radosnych zabawach w lokalach, bo było tak w restauracjach, który z oburzeniem komentuje uciekanie się żydowskich właścicieli domów do pomocy niemieckich Volksgenossen, których brali jako partnerów do swych kamienic, aby wyciskać czynsz. Jak taka nikczemna rzecz zdarza się wśród Żydów? Jak Żydzi mogą poświęcać swych współwyznawców na rzecz arcywrogów? Żydom brak jest poczucia wspólnoty i sensu zbiorowej odpowiedzialności. Jestem pewny, że ani jeden polski właściciel domu nie pozwoliłby sobie na to, by się chronić przez tak odrażające zachowanie. A jeśli by to zrobił, byłby otoczony powszechnym ostracyzmem, jak ktoś ten dowady. I tu widzicie Państwo już, o co chodzi. Dlaczego te rzeczy się pomija? A tu jeszcze jedna rzecz. 96, Goldstein. Inny bojowiec bundu, który pisze o kobiecie chrześcijańce, która ukrywała Żydów w bunkrze przed powstaniem warszawskim i w czasie powstania, która zdecydowała się pozostać z nimi raczej niż odejść do Pruszkowa. Tu inna Polka, która ryzykowała wszystko, dopłacała do ukrywających się Żydów. Proszę Państwa, dlaczego tych książek się nie tłumaczy na polski? Mają absolutnie inną wymowę niż Gross. Dlaczego nie wydało Wyboru po angielsku? Naprawdę, ja mógłbym sam w ciągu tygodnia przygotować wybór z kilkaset stron świetnych dla Polaków wspomnień żydowskich. No, Klara Mirska w Paryżu w 1980 rok. Ona była, wyemigrowała w 68, nie lubiła Moczara, to jasne, ale o narodzie polskim powiedziała: Polacy są dziwnym narodem, czasem lekkomyślnym, zapalczywym, ale nie wyobrażam sobie, żeby w jakimś innym narodzie było tylu ludzi szlachetnych, tylu aniołów, którzy byliby gotowi ratować, poświęcać swoje życie dla innych. I to tego wszystkiego nie ma u nas, no bo te książki piszą bardzo źle, brutalnie o policji żydowskiej jako sadystycznej, chwałścicielskiej, zbrodniczej, rabującej i tak dalej. Tak jak książka Donalda Niewyka o brutalności żydowskiej KAPO, który mówi, że Żydzi mieli lepiej pod nieżydowskimi KAPO, a jest wiele ciepłych uwag o Polakach. Przepraszam, ileż czasu, która jest teraz godzina? Straszny problem. Więc będę się starał. Zrobimy 5 minut. Jeszcze chwileczkę. Nie. Tak? Postaram się tutaj skracając. To jest wielki temat, ale przytoczę, żebyście Państwo widzieli, jak się bezczelnie kłamie w różnych sprawach. Fałsze ambasadora Szewacha Weissa. Tu jest 70. pieczota, taki jest delikatny, jaki niby głosi, ale na koniec zawsze mówi: ale pieniądze to zapłaćcie. Otóż Szewach Weiss w książce Czas ambasadora powiedział: kolaboracja żydowska to coś całkiem innego niż mord na Żydach w Jedwabnem. To jest innego typu odpowiedzialność.
Polacy w Jedwabnym, którzy zabijali Żydów, nie ratowali swego życia na następnych 5 godzin. Współpraca Żydów z Niemcami była okropna, ale to, co Żydom zrobili niektórzy Polacy z Jedwabnego, Radziwowa, Tykocina, współpracy z Niemcami było 1 000 000 razy gorsze. Nie ratowali na kilka godzin, tylko życie na lata i co więcej, zdobywali pieniądze, tak jak wspólnik listy Schindlera, wcale nie szlachetny Żyd Stern, jak został opisany, a łapownik Goldberg, który brał złoto i diamenty, dzięki temu zwiał z Polski. Najwięcej uratowało się policjantów w różnych miejscach, bo mieli pieniądze i układy. Teraz inny kłamca, Mark Edelman, który pisał, że no, policji można byłoby trochę bronić. Dopiero potem niektórzy zmienili się w skurwysynów, a niektóre skurwysyny w przyzwoitych ludzi. I to powtarza, tak naprawdę nikt tych policjantów w getcie się nie bał. To tu przeczytacie Państwo w moim wyborze, jak wspominają, baliśmy się tej policji dużo gorzej niż Niemców. Ale ten sam Edelman w 1945 roku w książce Getto walczy pisał, nikt jeszcze nigdy tak zawzięcie nie przeprowadza akcji jak Żyd policjant. Nikt jeszcze nigdy tak nieustępliwie nie wypuszcza z rąk złapanego jak jeden Żyd drugiego Żyda. No i może jeszcze taką... Jak się dalej tuszuje te sprawy i o to chodzi, żeby przestano tuszować. Ja swój obowiązek zrobiłem. Historyk Andrzej... Nie wiem, ja tu jeszcze wywalę i będzie problem. O, to co? Historyk Andrzej Żbikowski, ten właśnie główny fałszerz, jeszcze 9 lipca 2011 pisał ogrom Rzeczpospolitej. Ogrom nieprzebadanych problemów życia w gettach i zwykła ludzka delikatność każe nam na razie odłożyć na później takie tematy, jak rola policji żydowskiej w gettach. Już 67 lat czy ileś odkładano po wojnie, mamy dalej odkładać, żebyśmy my byli oskarżani, żeby byli. No i to jest ta metoda działania. I teraz inny przykład, a my jesteśmy bierni, pozwalamy sobie na to, że nas się atakuje w imię wyduszenia od nas haraczu, który tak oprotestowywał nasz prawdziwy żydowski przyjaciel Norman Finkelstein w książce Przedsiębiorstwo Holokaust. A teraz pokażę Państwu jeszcze jeden taki ładny przykład, już to na koniec, nie, części nie mogę już ten. Pamiętacie Państwo, jak często pokazywano, a to wszystko jeszcze za głupim wierszem Miłosza, Campo di Fiore, jak to Polacy jeździli na karuzeli przed płonącym gettem, getto płonęło, Żydzi płonęli, a Polacy się bawili. Toż było to absolutną nieprawdą. Jako świadectwo, mógłbym wiele świadectw przytoczyć, ale u nas to ciągle powtarzano, Gebert Warszawski, Dawid Rzaski, inni, w filmie pani Whitney, wszędzie jest Polacy ohydni, którzy się tam bawili. A oto mam tekst pana Bartoszewskiego, Władysława, zeszyty historyczne Paryż 1985, strona 71, kiedy jeszcze był uczciwy, chociaż akcentuje, warto być przyzwoitym, zresztą nawet tytuł książki dał, nie piszą, że to jest słowa prymasa, tak tysiąclecia. Otóż komentuje książkę kuriera Lewskiego. Wózki zastygłej bez ruchu karuzeli. Tak było. Karuzela była nieczynna od chwili wybuchu walk w getcie. Ale to pisał w 1985 roku. Nigdy nie wystąpił z tym już później, w ostatnich kilkunastu latach. Mógłby stracić trochę splendoru, medali u Żydów, Niemców, innych, jakby Polak, jakby coś takiego zaznaczał.